Dzień dobry, kochani, witajcie. Paulita w kuchni wita. Lecimy dalej z tematami drugiego śniadania, deseru, lunchu, nie wiem jak to nazywacie. Do pracy, do szkoły, no jako drugie śniadanie, gdziekolwiek jesteście, nawet bierzecie na spacer, możecie to sobie wziąć. Kochani, udostępniajcie proszę, proszę, proszę moje filmiki, moje posty. Kliknijcie tylko udostępnij, niech to leci, niech wszyscy wiedzą, jak super się gotuje w Thermomixie. Może dostaną takiego bakcyla jak ja i będą chcieli kupić Thermomix, nabyć cokolwiek, się dowiedzieć. Pamiętajcie, ja jestem przedstawicielem, z miłą chęcią Wam pomogę, odpowiem na każde pytanie, a jeśli będziecie mieli ochotę zakupić Thermomix, też Wam pomogę. A jeżeli kogoś mi polecicie, to pamiętajcie, we wrześniu mamy prezenty dla osób, które zakupią Thermomix, jest książka i osłonka, a osób, które polecą Thermomix i zakończy się to sprzedażą, jest super kamionka. Słuchajcie, kamionka taka do zapiekania, możecie tam piec chleb z przykryweczką, naprawdę super sprawa. No ale dobra, nie będę Wam zanudzać. Dzisiaj zrobimy tak, batoniki sernikowo-jeżynowe. I tutaj pokażę Wam super sprawę. Dostałam od psia psiułki swojej takie piękne jeżyny, prosto z ogródka. Tu sobie odłożyłam parę do dekoracji jeszcze z ogonkami, żeby oczywiście to pięknie wyglądało. Pachną przecudownie, bez nawozów, bez jakichkolwiek dodatków sztucznych, więc sama natura. No i jak nie wykorzystać tej natury? Więc znalazłam przepis i robię, tak? Stopień trudności średni, czas przygotowania 30 minut, ale całkowity niestety ponad 8 godzin, bo to musi się troszkę upiec, troszkę schłodzić i wychodzi z tego 24 porcje. Sama jestem ciekawa, bo przyznam Wam się szczerze, że niektóre rzeczy robię pierwszy raz razem z Wami. Nie robię ich wcześniej, nie znam ich, więc nieraz potknięcia są, ale to tylko dlatego, że chcę Wam pokazać, że to są przepisy, które robię pierwszy raz. Nie robiłam ich wcześniej. No to zaczynamy. Żeby nie przedłużać, zaczynam. Do naczynia dajemy 300 gramów jeżyn świeżych. Czyli wrzucam sobie, zerknę, czy wszystko tu jest w porządku. Ja mam 330, jak wiecie, u mnie z wagą to jest tak różnie trzymanie się wagi. No i do tego dajemy 30 gramów syropu zadawy lub miodu. Ja mam pod ręką miód, więc użyję po prostu miodu. Taki miodzio. Jeżyny są dosyć kwaśne, bynajmniej te moje, więc no trzeba się tutaj... O, a okazuje się, że miodzio będzie za mało chyba. To nic. Zaraz dodam sobie więcej. Ale żeby Was nie przytrzymywać, słuchajcie, to Wam pokażę krok następny i ja sobie dodam jeszcze tego miodziku. Słuchajcie, dalej. Pamiętajcie, pokrywa jest zawsze, pokrywa z dziurką jest zawsze i w tym wypadku zamiast miarki, czyli zamiast tego malutkiego przedmiociku, dajemy na wierzch koszyczek. Tutaj będzie nam się robić taki syrop, więc to musi trochę odparować. I dajemy 6 minut, waroma, obroty 4. No to co, widzimy się za 6 minut, ja muszę sobie dodać tego miodu jeszcze. Kochani, mój sos jarzynowy, jeżynowy już jest zrobiony. Lecimy dalej. Teraz sos jeżynowy przelać do innego naczynia. Zaraz zobaczymy, co to, jak to wygląda. Póki co widzę, że spływa sobie z koszyczka, więc bardzo dobrze, że koszyczek tu był. Zaraz sobie wszystko tu powrócę, a te jeżyny to tak naprawdę barwią super na czerwono. Ale dobra, tak. Teraz ściągnę trochę z pokrywy. Wygląda wow, słuchajcie, mamy pełno sosu na pokrywce. Obroty były dosyć duże, więc ten sos mi tutaj się poprzyklejał i musicie uważać, jak otwieracie, bo ja już sobie tu wszystko poklepałam, ale to nic. Kochani, przekładamy to do innego naczynia. Ja sobie wrzucę z powrotem do tej miseczki, które miałam te jeżyny. Już Wam pokazuję ten sosik, taki gorący, pachnący. O. Także tu przelewamy, jest mega gorące, także uwaga. O. No i teraz dalej. Mamy tak, umyć i osuszyć naczynie. Ja póki co, na szczęście jestem posiadaczem dwóch naczyń, więc nie będę Wam przerywać.
tylko lecę dalej. Tylko sobie wytrę tutaj te kropeczki. O. To odstawiamy na razie. To musi, o, jednak wróci. I teraz tak, umyte mam, rozgrzewam piekarnik do 150 stopni. Przygotowuję prostokątną foremkę. Słuchajcie, możecie wyłożyć to papierem najlepiej i odstawiamy. I w międzyczasie do naczynia wsypujemy ciastka. I teraz mamy tak, 350 g ciastek owsianych albo pełnoziarnistych. Ja mam tu akurat owsiane, więc wrzucam sobie moje ciasteczka. Och. 350. No jeszcze jedno? Jeszcze jedno. Super. I lecimy dalej. Zakładamy miarkę z pokrywą. 4 sekundy obroty 6, więc będzie rozdrabnianie ciasteczka. Dalej. Już Wam pokazuję, jak to wszystko wygląda. O. Czary mary, otwieram się. No, przepięknie się zmieliły ciasteczka. Taka prawie mąka nam wyszła. Prawie, bo tak nie do końca. I tutaj dodajemy, słuchajcie, pamiętajcie, żeby wytarować. Dodajemy 80 g pokrojonego masła. Pokrojonego oczywiście na kawałki. Jest. Zakładamy miarkę z pokrywą. 3 minuty 60 stopni obroty 3. Więc ja w tym czasie sobie ogarnę tu wszystko. Zaraz do Was wracam, przygotuję sobie też foremkę, odpalam piekarnik. No więc kochani, nasze ciastka z masełkiem się zrobiły. Zrobiła się taka ciap-ciarap-ciap masa. I kochani, jednak zmieniłam foremkę na mniejszą. Bo moja okazała się za duża całkowicie. A wolę jednak ten deser, żeby był taki wyższy niż taki płaski. No i teraz tak, co robimy dalej? Przekładamy to do foremki na dno. Wszystko. Dociskamy palcami i to powinno wylądować w lodówce na 10 minut. Ale z racji tego, że ja już nie mam za wiele czasu i mam już przygotowane wszystko tu. Ła, nie ma to jak latające ciastka po podłodze. No. Dociskamy palcami do dna. Widzicie, tak to jest, jak się człowiek spieszy. Ach, jajaj. Ale takie życie. O, dociskamy do dna i to powinno być w lodówce, bo jest takie dosyć ciepłe. Ale tak jak ja Wam mówię, ja nie mam czasu. Mam Thermomix, nie mam czasu, słuchajcie. To jest najlepsze. Więc robimy dalej. To na 10 minut. A teraz przygotowujemy masę serową. I znowu, tu dajemy czyste naczynie, umyte. Z racji tego właśnie, że ja mam dwa, więc tak korzystam. Na pokrywie stawiamy miseczkę i odważamy w niej jeżyny. 150 g jeżyn świeżych. To będzie też jako dodatek, oprócz tego sosu. I teraz tak, do naczynia wrzucamy. Muszę wytarować. I wziąć sobie łyżkę, bo wykorzystałam. 150 g serka kremowego. Słuchajcie, okazuje się, że nie wiem dlaczego. Ja sobie uzdrałam, że ma być 450, ale okazuje się, że w lodówce jest jeszcze mascarpone, więc jak najbardziej je zużyję. No, ale i tak mam ciągle serka za mało. Tak się, kochani, zdarza. Ale następny krok jest dodać jogurt grecki i tam jest 200 g, więc ja ten niedobór mojego serka po prostu uzupełnię sobie tym jogurtem. Zaraz zobaczymy, ile ja tu będę miała. Tak sobie trzeba dobrze wygrzebać, żeby uzyskać jak najwięcej. O. No już mam 400. No, może się uzbiera. Chociaż nie, bo to jest 150, to nie ma szans. Więc uzupełnię sobie to swoim jogurtem. No ale i tak nie jest źle, bo mam 650, czyli 100 g mi brakuje. Piesek będzie miał co lizać, słuchajcie, on się tak cieszy, jak ja gotuję. Dobra, mam 680, nie jest źle. Uzupełnię to
jogurtem. 750. Lecimy dalej. I teraz 200 gramów jogurtu greckiego. O! No i idealnie waga mi się wszystko zgadza. Do tego dodajemy 160 gramów cukru. O, zagubiłam się. 160. Te jeżyny są mega kwaśne. Ja już spróbowałam. Do tego dodajemy jeszcze skórkę z cytryny, więc myślę, że nie żałujcie za bardzo tu sobie cukru. Do tego łyżeczkę cukru wanilinowego. Ja mam ten zrobiony w Thermomixie, czyli jedną łyżeczkę, a jak kupujecie taki używany, znaczy ze sklepu, to dajecie dwie łyżeczki. Ja tu dam troszeczkę, łyżeczkę i troszeczkę. Do tego dorzucamy cztery jajka. O, już przygotowane mam, żeby nie było, że rozbijam jajka. 25 gramów skrobi ziemniaczanej lub skrobi kukurydzianej. Ale miks. No i właściwie mogłam, no 40 się sypnęło. To nie szkodzi, wiecie, że to nie jest tak źle. I jedną łyżkę otartej skórki, ale bez tych białych błonek, słuchajcie, bo te białe błonki mogą powodować, że to będzie gorzkie. No i lecimy. Kładamy kopystkę. Gdzie ta moja kopystka? Tu. Jest po ciastkach. I dalej. 20 sekund, obroty 4, mieszanie przy pomocy kopystki. Możecie od czasu do czasu jej tam pomóc, a ja w międzyczasie sobie po prostu sprzątam. O. Już do Was wracam. Pozostało tylko 4 sekundy. 3, 2, 1 i już gotowe. Lecimy dalej. Teraz masę serową przekładamy na ten nasz spód. O, zaraz Wam pokażę, jakie to jest. Bardzo jest rzadkie. Jest mega rzadkie. Normalnie praktycznie nie przekładamy, tylko przelewam. Nie wiem, czy to tak ma być. Bynajmniej tak u mnie to wyszło. O. Przez garnek, bo tam widzę, osadził się cukier. Dobra, dalej. Za pomocą łyżki nałożyć sos. Także ten sos, który tu mamy, nakładamy, no ale widzicie, o, ale sos się utrzymuje w powietrzu, więc nakładamy sos, wszystko, wszystko, ja zrobię takie, o, wzorki, on wpadł tam sobie do środka też, o, i dalej, a czekajcie, bo coś tu było jeszcze. I wykałaczką robimy sobie regularne wzorki. Ja tu mam wykałaczkę, mam patyczek, o, i sobie takie wzorki, słuchajcie, nieregularne, czyli pomieszamy, no z racji tego, że mi to wpadło tam do środka, więc za wiele nie widać, ale o, jak pięknie, essy floresy. I dalej, do tego nakładamy te jeżyny, które żeśmy zostawili wcześniej, mi wszystko wpada do środka. I pieczemy, kochani. 150 stopni, mamy godzinkę aż, 60 minut pieczenia. Po czym otwieramy piekarnik i zostawiamy to na 2 godziny przy uchylonych drzwiczkach. Także, kochani, lecę z tym do piekarnika, jeszcze zamieszam trochę. Na godzinę i potem zostawiamy to, o tu jakaś, zostawiamy to przy uchylonych drzwiczkach 2 godziny. No i potem jeszcze do lodówki na 6 godzin albo na całą noc, więc tak naprawdę jutro Wam pokażę, jak to wszystko wyszło. To do zobaczenia, miłego dnia! Żebym wiedział, to tam tak nie powiedział. Co Ty robisz 6 dni? 6 godzin. Co to? Jakiś deser jarzynowo, coś tam. Coś mogę wypuścić? Tak. Dzień dobry, kochani. Jestem już po schłodzonym ciasteczku. Właściwie to nie ciasteczko, bo to mają być batoniki serowo-jarzynowe. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Jak smakuje? Tego jeszcze nie wiem. Chcę się przekonać razem z Wami, więc potrzebuję to wyjąć.
ale muszę trochę odkroić. Tu brzegi foremki. Mam nadzieję, że to tak wyjdzie teraz. Papier się rwie. No nic. Nie mam pojęcia, jak ja to teraz wyciągnę. Czyli co? Kroimy jeden kawałek. I nie będzie on zbytnio ładnie wyglądał. Ale jestem ciekawa. No nie, muszę, widzicie, ten tak rozdziałać. Może jakoś zaraz mi się to uda. Aha, bo pod spodem te ciastka się przypiekły. Widzicie? Ciężko jest to wyciągnąć. Ciężko. Ale w smaku jest przepyszne. Muszę znaleźć jakiś sposób na to. Zrobimy tak. Jeszcze jedną rzecz. O. Może teraz się uda. Słuchajcie, ja już tu z papierem nawet jem. Może jakoś teraz mi się uda. Dobra, słuchajcie, ja sobie to wydostanę i wrócę do Was za chwilę. Jestem, znalazłam sposób, po prostu pociągnęłam za folię. I wiesz, nie za folię, tylko za papier. Pięknie wyszło. Teraz to sobie ściągnę. Bo widzicie, tu zaczęłam kombinować i to zaczęło rozpadać. A teraz wrócić raz powrotem. Ła, ła, ła. Jest. Jest. Przykleiło się. No musimy posztukować. Już Wam pokazuję. Wytrę tu łapki. Kochani, to wygląda tak. Warstwowe ciasto. Spróbuję to przekroić mniej więcej na środku, żebyście zobaczyli, bo teraz się da. O, proszę. Wygląda przepięknie. O. No i próba mikrofonu. próba. Słuchajcie. Dodatek tych jeżyn to jest petarda, bo to jest takie dosyć słodkawe. A te jeżyny takie w całości, jeszcze tu wrzuciłam borówki, bo parę sztuk miałam. Jest naprawdę danie, ciasto super. Niezbyt długo się je robi. Fakt, że musicie czekać potem w lodówce. Ale warto. Warto polecać, robić. Czy wziąć się na przykład do szkoły, do pracy? Może niekoniecznie, chyba że macie lodówkę, bo to się za chwilę rozpadnie. Jednak to jest serek. To co, kochani? Polecam Wam batoniki sernikowo-jeżynowe jako deser. I pozdrawiam przy okazji. Do zobaczenia, do następnego razu.